Nasz spacer skończył się w ten sposób, że spadł grad, błysnęło parę błyskawic. Karolinka wpadła w panikę, wróciliśmy do hotelu, pijemy kawkę, czekoladę i chilloutujemy. I czekamy, co się stanie dalej. O 17 mamy autobus, ale jeżeli będzie ładna pogoda, to znowu pójdziemy piechotą. Karolinka, chce coś dodać? Mam takie wrażenie, jakby chciała. A ty jesteś komentator? Lucjan Szołajski. To ja. Ponieważ wcześniej padał deszcz, trzeba było wykorzystać jakoś ten czas. No i Konrad wykorzystał ten czas, pijąc trzy piwka. Trzy duże piwa. I ponieważ wypił trzy piwka, od razu życie stało się trochę piękniejsze. I teraz sobie idziemy do zwiedzać... kasyna! Aha, do kasyna. Najpierw. Okej. 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 I tutaj jedziemy na kofetę. Tak? Tak. Dobry. Dobry. Troszeczkę nam się tutaj zazieleni, być może, na wiosnę. Ten wulkan wygląda najbardziej jak wulkan z tych wszystkich gór. Niemcy to wszystko zorganizowali, odkryli te wyspy. Dlatego Niemcy są bardzo tutaj hołubieni. Szczególnie na południu, nie? Tu gdzie jedziemy, czyli od miejscowości Costa Calma w dół. To tam Królestwo Niemiec, tak jak u was było, będzie pisało tam British Serger i na każdym kroku po angielsku się możecie porozumieć, tak tutaj króluje język niemiecki. Nie? Kto zna niemiecki, ten spokojnie tutaj pracę znajdzie bez problemu. No i co się zmieniło? Napisy się zmieniły. Zobaczcie, tu pisze Deutsche Arts. Aha, czyli Zahnarzt. Wszystko po niemiecku tutaj. Jak wejdziesz do sklepu, obsługują cię w języku niemieckim. Jak ktoś zna niemiecki, to tutaj się zaczepić do pracy nie ma problemu. Nie? Trzeba znać ten niemiecki. Najważniejszy język dla tej części wyspy. A ten przemysł tego lekarza tutaj jest na każdym kroku. Apteka, lekarz, apteka, lekarz. Dlaczego tak się dzieje? Właśnie. W lecie... No więc to nawet nie o to chodzi. Oni mają ubezpieczenie też, nie? To raz. Ale chodzi o to, że w lecie trzeba się naprawdę przed tym słońcem bardzo chować. Dlatego, że ono jest bardzo mocne, a wieje wiatr. Nikt tego nie czuje. Nikt się nie smaruje. Za godzinę możesz być spalony po prostu. Godzina, dwie, jak się nie posmarujesz. I bardzo... udar słoneczny, tak? Nawet nie udar, sparzenie słoneczne od słońca, tak? No, ale od groma tego, co chwilę. No, bardzo dużo. No bo 10 minut konsultacji kosztuje 60 euro. Lekarz ci zapisze Pantenol albo krem z aloesu i... A ty się nie wstarczy, żeby być u lekarza. A to jest... Na dworzec autobusowy, tam jest kościół na dole. Boisko piłkarskie. Boisko piłkarskie jest w każdej miejscowości, nie? Może nie być kościoła, ale boisko piłkarskie musi być. Nie? Sport narodowy, czy nie? Tak. Teraz gdzie mam jechać? Gdzie mam jechać? Do Morohable, czy do Morohable, czy do Morohable? No, o, zobacz. To może do Morohable. Do Morohable. Jable, Konrad Jable. No bo właśnie, tutaj ta droga tak asfaltowa się kończy, słuchajcie, w tej miejscowości się droga kończy i pojedziemy dalej bez drożami. Zaczyna się przygoda. Tak jest, ale najpierw zanim się zacznie przygoda, to pojedziemy do portu.
port, proszę was, to okno na świat, tak, naszej wyspy, można się dostać dalej promem. Z tej strony na południu wyspy promy odpływają na Gran Canaria. I taki prom płynie 4 godziny, a taki szybki 2,5 godziny. No i wjechaliśmy na tą drogę. Tak, 19 km jeszcze do celu, ale będziemy się zatrzymywać, nie przejmujcie się. No, żeby zdjęcia porobić, nie? Na przełęczy będziecie robić zdjęcia, zdjęć. Rowerzyści. No, ci są twardzi, nie? Zobacz. Tu trening dobry. Tu na końcu świata, tam gdzie jedziemy, jest właśnie taka knajpka, która się specjalizuje w kozie. I naprawdę mają najlepszą kozę na wyspie, nie? Czy Karolinka kozę? Nie. Widać, jak tam w tle deszcz pada. So they fast 6 months outside, 6 months inside. And inside why? Because Karolina? Karolina? So have to give some foods after. Yeah? That, for example, now they are hungry. That's why they are without. Zobaczcie, w oddali taka wieża pod tą górą. Taki domek? No jest tak biały. To jest dom tego Niemca, tego faszysty. Gustawa Wintera. No i koza tutaj sobie też skubie te krzaczory, nie? No tutaj akurat ludzie wyjeżdżą bardzo ostrożnie, bo się boją, tak? Po drugiej stronie jest o wiele więcej wypadków niż po tej stronie, dlatego że tam się wyprzedzają, gonią, a tutaj wszyscy jeżdżą ostrożnie, nie? Bo czują respekt przed przepaścią. Cofete na wyspie Fuerteventura to prawdziwa dzika plaża o długości 12 km. Minimum zabudowy, brak asfaltowej drogi, niekończący się czysty biały piasek i szalejący ocean. Cofete uważana jest za dziką plażę nie tylko ze względu na izolację, nieustanne fale i silny wiatr. Są świetnym dodatkiem do szaleństwa plaży. Plaża znajduje się na północy półwyspu Jandia w południowej części Fuerteventury. Na plażę można dojechać samochodem, pokonując pasmo górskie wąską, krętą drogą. Ale te niedogodności zostaną wynagrodzone. Miejsce słynie z samotności, ponieważ oprócz małej wioski rybackiej, gdzie nawiasem mówiąc można zjeść pyszny obiad i wypić jeszcze lepszą kawę, nie ma już osad w pobliżu plaży. W wiosce nie ma prądu. Mieszkańcy korzystają z paneli słonecznych i wiatraków, co również jest ciekawe, a przepiękne widoki na góry Jandia i Ocean Atlantycki zrobiły na nas niezatarte wrażenie. Thank you.
Leczy. Nagrywamy je i tutaj. Rzadki widok na Wyspach Kanaryjskich. Pokaż list, który znaleźliśmy w butelce. Jak żeśmy przez skałę, znaleźliśmy list. W mieszkaniu go odczytamy. Co znaczy, ogólnie jest po niemiecku. I jest podany adres, więc pewnie ktoś chce, żeby coś odesłał. Tak. Niemieckiego nie znają. Nie znają. Czy nie szplechamy po niemiecku. Kolejny dzień. Idziemy do Oasis Park, jak widać po samym autobusie. To jest darmowy autobus, który nas zawiezie do parku ze zwierzętami. Chcesz coś dodać? No. Okej, okay. Karolina nic nie dodaje. Karolinka ma jedzenie dla zwierząt. Dobra, chodź, Misio. Oasis Park. Lecimy dalej. Gdzie mam iść? Tam. W końcu ulubiony punkt wycieczki Karolinki. Ale za mało tego jedzonka mamy. Na pewno. On powiedział, że to jest dla lamy, dla wielbłąda. Tak, ale tam jest wyjście. Słuchajcie, nakręcę rybki. Też pewnie, że tam jest wyjście, tak? Bo ci ludzie idą gdzie indziej chyba. Weź tą mapkę wyjmij, Misiu, i zobacz, gdzie mamy iść. Nie. Pusta klatka. Tu Konrad. Jedna w swoim rodzaju. Dziobak Gabarkiewicz. Piękne małpeczki, one się stresują, wiesz, chodź. Jakiś pokaz gdzieś tam jest. Patrz, co tu u góry jest, Karolina. Mandarynkę. Co kupują? Mandarynkę. Skórkę od mandarynki. A, ja wszystko widzę. Nie schowacie tego przede mną. Co to kupuje? Co podglądasz? Yeah. Co podglądasz? Ty kochanie. Cała rodzinka nam się ulokowała. No. Pan z otwartym pyskiem. Jak telefon mi spadnie do wody, to chyba nie skaczę za nim. No to jest z Syrockiej. Po Syrockiej zawsze chodzą takie. Na spacerach. Krzysiek, znaleźliśmy twojego przodka. Pobratyńców.
O, i zobacz, i żyrafa. No, do żyrafy trzeba iść nakarmić. No, kozioł. Koziołku malutki. Czy śliwy tu jesteś? Chrup, chrup, chrup. Dobra, dajesz mi jedzenie? Wiesz co? Ja się boję. Nie, ja się boję. To musisz wziąć ode mnie wszystkie rzeczy. Daj. Angrywajmy. Angrywajmy, proszę. No. Jak kuszkami ma tam. Języczek jak. Temu też daj. Jabłuszko? Boże, połknął to jabłko w całości. No i koniec naszego jedzenia. Już, no daj coś, ja też tu coś daję, zostawmy. Koniec, nie mamy. Rozciągający się na około 800 tysięcy metrów kwadratowych ogród zoologiczny i botaniczny Oasis Park jest miejscem, w którym żyje około 3000 zwierząt z całego świata oraz 1500 gatunków tropikalnych roślin. Jednymi z największych atrakcji są pokazy z gadami, takimi jak aligatory, węże, jaszczury i żółwie, drapieżnymi ptakami oraz lwami morskimi. Do parku kursują darmowe autobusy o nazwie Shuttlebus. Sieć autobusowa obejmuje wszystkie najważniejsze kurorty na wyspie. Większość z nich odjeżdża spod hoteli. Oczywiście możliwa jest również podróż samochodem. Park zapewnia darmowy i bezpieczny parking. Możliwa jest również podróż taksówką lub publicznymi liniami numerów 01, 09, 10 oraz 25. Tymi samymi darmowymi autobusami można również wrócić do swoich hoteli. Nasza podróż dobiegła końca. Fuerteventura jest piękną wyspą, natomiast bardzo upierliwy był non-stop wiejący, porywisty wiatr. Co jakiś czas padało, przez co temperatura była odczuwalna na niższą niż faktycznie była. Ja byłem zachwycony widokiem potężnych fal groźnego oceanu. Na pewno wrócimy jeszcze na Wyspy Kanaryjskie, ale już niekoniecznie na Fuerteventurę. Evacuate the aircraft. The aisle of the aircraft will light to guide you towards the emergency exits. We will now show you where the exits are located and how they may be opened.